MCI, czyli morderstwo piątki opisane w gazetach, powiązane z głównymi animatronikami, wydarzyło się 26 czerwca nieznanego roku. Chciałem ten odcinek wypuścić na rocznicę, niestety się nie wyrobiłem. Tak więc, książkowa trylogia uważa, że wydarzyło się to w roku 1985. Ale wiemy, że to odrębna historia. Sam Scott mówił, że to nie jest materiał do teorii. Ale pierwsza historia z Fazbear Frights. Pułapce także używa tego roku, choć do trochę innego zabójstwa. Te książki miały posiadać wskazówki, ale czy akurat to jest wskazówką? Żeby było jasne, dowody i wskazówki to dwie różne rzeczy. Dowodem może być faktyczna informacja w grze. Dowody są ważne w teoriach, wskazówki nie są. Wskazówki zwracają naszą uwagę na dowody, na rzeczy, których nie zauważyliśmy, pomagają je znaleźć. Scott dał nam wskazówki poprzez pytania na teaserach FNAF World'a. Zaakceptował też dwa pytania podczas wywiadu, ale na nie nie odpowiedział, chciał zwrócić na te rzeczy naszą uwagę. Powiedział, że jeżeli odpowie samemu, wprowadzi więcej zamieszania. I książki Fazbear Frights posiadają wskazówki. Nie tworzą nowych informacji. Widziałem masę teorii o agonii, które w żadnym stopniu nie biorą pod uwagę fabuły gier i to źle. Wszystko co ważne ma swoje odbicie w fabule gier, to bardzo ważne, żeby szukać tych dowodów. Nawet dziennik przetrwania jest wskazówką, bo dziennik został stworzony tylko po to, żeby wyjaśnić nieporozumienia z FNAF 4. Nieporozumienia w ogóle nie powinny były powstać, informacje, których potrzebujemy znajdują się cały czas we FNAF 4. Dziennik przetrwania stworzył Mike Botta, teorię opartą o wskazówki, nie posiada silnych dowodów, ale jednak była silna przez lata, właśnie dlatego musimy szukać dowodów. Dziennik mówi nam, że Mike ma koszmary, ale to nic nie wyjaśnia, dalej nie wiem o co chodzi z FNAF 4, dlaczego ma koszmary, o co chodzi z pokojem, co się tam wydarzyło, bo to jest tylko wskazówka. Ona nas naprowadza w dobrym kierunku, ale odpowiedzi wciąż musimy znaleźć sami, w grze. Z Fazbear Frights jest gorzej, bo te historie posiadają dużo błędnych informacji, wątków, które zostały stworzone dla tej historii, które nie mają związku z grami. Nie możemy tak wyciągnąć sobie, że to jest ważne, to jest nieważne. Musimy to udowodnić, musimy znaleźć jakieś informacje w grach, do których te historie się odwołują. Dlatego właśnie to wszystko, o czym mówię, jest ważne. Przepraszam, że tak długo o tym, ale czuję, że to było potrzebne. Tutaj też wrzucam krótką infografikę na ten temat, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, możecie przesłuchać filmik drugi raz, możecie pytać w komentarzach, jeżeli coś wciąż jest niejasne. Czy teoria MCI 85, czyli że morderstwo miało miejsce w 1985 roku, ma sens? Zobaczmy. Na początek, ile razy rok 1985 w ogóle pojawia się w grach? Odpowiedź brzmi 0. Tychże obalone, dziękuję za zobaczenie. Ten rok nie pojawił się w grach, ale też nie zabija teorii. Nie mamy dowodów konkretnie na ten rok, więc udowodnimy, że miało to miejsce długo po 1983 roku. Czy MCI wydarzyło się przed czy po FNAF 4? MCI 83 uważa, że zabójstwo miało miejsce bardzo blisko tych minigierek. Tuż przed, tuż po. 26 czerwca to lato. Podobny czas do minigierek. Może dzieciak boi się, bo widział zabójcę, a może właśnie jego znajomi zginął. Takie są teorie. MCI 85 uważa, że Fredbearsy zamknięto, jednak Freddy zdziałał jeszcze przez długi czas i dopiero dwa lata później William zaatakował, a firma została zamknięta. Obie opcje mają swój wpływ na chronologię wydarzeń. Morderstwo powinno ogólnie mieć miejsce po FNAF 4 i sugerują to sprężynowe stroje. Jak dowiemy się z nagrań FNAF 3, w pewnym momencie były normalnie w użyciu, wtedy też działał Safe Room, było to pierwsze otwarcie lokacji z FNAF 1, gdzie właśnie w okolicach 83 roku. Po jakimś czasie zakazano korzystać ze sprężynowych strojów, ale ktoś mimo to używał Springboniego. Sugeruje to, że morderstwa miały miejsce dopiero wtedy, dopiero po tym jak roboty wyszły z użycia, bo William nie miał innych powodów, żeby używać tego stroju podczas zakazu. A jak wiemy, w minigierkach sprężynowe animatroniki jeszcze działają. Później miała miejsce awaria zatrzasków, jakich pracownik zginął i od tego czasu nie były używane. Poza Williamem, który zaciągnął w Springbonim dzieci do Safe Roomu. Później Safe Room był zamurowany, najpewniej z powodu zbrodni w pokoju bez kamery. To byłoby bardzo problematyczne, gdyby to wyszło. Jeśli tak, to MCI miało miejsce później. Te dzieciaki żyły dłużej niż ugryziony dzieciak, jego pulszanka nie może być Golden Freddy'm, ale wciąż może być marionetką. Bo William wcześniej już zabijał. Sama zabawka Mangle sugeruje, że Go 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 się wydarzyło i zastąpili Foxy'ego Mangle. Wydarzyło się też Funtime, bo Funtime Foxy. Więc William już stworzył mordercze roboty, a Elizabeth już nie żyje. Jeśli tak, to Go 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 wydarzyło się przed MCI, ale te dzieciaki nienawidziły głównej paczki. Ich formy są bardzo dziwne we FNAF 2. Pewnie dlatego, że nie wciśnięto ich do robotów i nienawidziły jakieś losowe rzeczy dookoła. To by oznaczało, że MCI dzieje się po minigierkach FNAF 4, ale wciąż nie wiemy jak długo później. Fungi mógł tworzyć nagrania raz na tydzień albo raz na pół roku, nie wiemy. Mogły być duże przerwy między nagraniami, może nagrał wszystko w 83 roku, a może nagrywał aż do 85. Mimo wszystko wniosek jest taki, że MCI dzieje się po minigierkach, a rok 1985 jest możliwy. Nic tutaj sobie nie przeczy. Nic nie potwierdza oczywiście, ale nic nie przeczy.
1987 roku we FNAF 2 Fongai mówi, że stara lokacja, ta która jest okryta złą sławą, była zamknięta, pozostawiona sama sobie już od jakiegoś czasu, ale te wydarzenia wciąż są świeże w myślach wielu ludzi. To jest praktycznie jedyna informacja, która na ten temat przekazuje nam FNAF 2. Oczywiście można się kłócić, że to brzmi raczej na krótszy czas, bo Fred Bersak mówi, że lokacja była zamknięta od lat i dlatego tutaj jest 1985, ale to nie jest dobry argument. To nie jest jakaś konkretna informacja. 2 lata to jakiś czas, 4 lata to też jakiś czas, ale to jedyna rzecz, którą mogę tutaj znaleźć w tym kontekście, niestety dużo nie pomaga. Inna rzecz. Morderstwo miało miejsce na początku lata, skoro minigierki wydarzyły się w okolicach lata, a morderstwo miało miejsce jakiś czas po minigierkach, to nie wiem, czy udałoby im się wyrobić na 26 czerwca. Ale to też nie jest silny argument. Dni były ciepłe, dzieciaki chodzą w krótkich koszulkach, ale to nie mówi nam dużo o konkretnej dacie. Może to być ciepły maj, ciepły kwiecień, a dzieciaki dopiero zginą i nie ma problemu. Skoda raczej niczego nie przekazywał takimi szczegółami jak temperatura na dworze. To są takie próby wyciągnięcia czegoś konkretnego, ale niestety nie idzie. Nie widzę tutaj nic solidnego, co miałby stwierdzić, w którym roku miał miejsce MCI. Ogólnie, czy jest coś jeszcze, co mogłoby przeczyć 85 roku? Na pewno są teorie, które wymagają, żeby MCI wydarzyło się niedługo po ugryzieniu. Ale dopóki nie ma niczego pewnego, obie opcje po prostu działają. 85 rok działa trochę lepiej, bo Scott do niego nawiązał w kontekście zabójstw już 2 razy. W trylogii Fazbear Freyca. Dowody mówią nam na ten moment tyle, że miało to miejsce gdzieś pomiędzy 83 a 85. Książkę mogły to po prostu dopełnić. Jest to możliwe, ale oczywiście nie jest całkowicie pewne. Całkowicie pewne jest pomiędzy 83 i 85. Nie można obalić cudzej historii stwierdzeniem, ale MCI wydarzyło się w 85 roku. A przynajmniej w tym momencie nie można, bo może ktoś znajdzie taki mocny argument, który dowodzi jednej z dwóch opcji. W skrócie, sam rok 1955 nie pojawia się w grze, nie widzę jakichś mocnych dowodów, żeby dokładnie wtedy wydarzyło się morderstwo, ale nie widzę też dobrych dowodów, że wydarzyło się w 83. 83 ma więcej sensu, bo ta data pojawia się jakkolwiek w grach. 85 ma więcej sensu, bo został zasugerowany już 2 razy w książkach. Jeśli gry podają nam informacje pomiędzy tym a tamtym, a książka dopowiada do tego 85, to nie jest jakiś zły argument, może to działać. Oczywiście, żeby być całkowicie pewnym, trzeba to podłożyć pod jakąś solidną teorię, że ugryzienie dzieciak, że chronologię lokacji, że coś tam. Dla mnie teraz robi więcej sensu, że Freddy's po prostu działa o dłużej, morderstwo miało miejsce rzeczywiście w 85 roku. Czy jest coś konkretnego, co mogłoby pomóc w tej debacie? Jakieś wydarzenie, jakiś dowód, który mógł wyjaśnić ten rok? Zapraszam do zostawienia jakichś własnych przemyśleń. Burze mózgów są fajne. Zawsze możecie znaleźć coś, czego mi się nie udało. Od dzisiejszego odcinka planuję wrzucać właśnie takie infografiki na koniec, żeby przypomnieć wszystko po kolei. Możecie je znaleźć na koniec odcinka, a także w opisie filmiku, jeżeli chcecie do nich kiedyś wrócić. Także to tyle. Do zobaczenia w komentarzach.